Kolejny dzień w Alpach Niemieckich. Siedzę sobie między patrolem a Toyotą HJ60 i popijam poranną kawę. Na czym polega problem? Na tym, że wczoraj zrobiłem 30 km, więc wiadomo, trzeba dać stopom odpocząć. Nawet najlepsze buty po 300 km po górach mogą powodować jakieś tam mechaniczne obtarcia. Natomiast jest drugi problem, poparzyłem się. Jednak to słońce, nie użyłem kremu. Mam tutaj, wziąłem ze sobą krem, dzisiaj go, znaczy krem, to jest olejek. Dopiero dzisiaj go zastosowałem. UV Protect Sport 30 UVB. No ale niestety wczoraj mi się nie chciało, bo nie spodziewałem się, że taką będę miał długą ekspozycję, a zależało mi na tym, żeby się opalić. Ręce poparzone, tu kark najgorzej, kark poparzony, dlatego dzisiaj ubrałem tą specjalną koszulę, gdzie można wysoko postawić kołnierzyk, żeby chronić karczycho. I sobie wspominam właśnie, jak to ja byłem posiadaczem tej Toyoty, która wygląda całkiem ładnie, gorzej już z jazdą jest. Przypominam sobie jej największe wady, dlaczego nie chciałem mieć tego samochodu. I ten, ale no miło jest popatrzeć, że jeszcze ktoś to tam, ktoś używa, ktoś tym jeździ, daje radę jakoś, wytrzymuje. I cieszę się, że jeżdżę tym. Taka jest, taką mam teraz satysfakcję. Oczywiście od jakiegoś czasu zamarzyłem sobie G-Wagena i mam nadzieję, że dosiądę. Sooner or later i będę jeździł G-Wagenem. Bo myślę, że lepiej się nada do moich celów. Jest bardziej praktyczny do, jeżeli chodzi o mobilny dom. Patrol się nie nadaje na mobilny dom za bardzo, bo jest niski i z każdej strony się zwęża. Z tyłu się zwęża, po bokach się zwęża. A Mercedes G-Wagen jest i z tyłu prosty, i po bokach prosty, więc ta komora mieszkalna jest znacznie większa. No i jest troszeczkę wyższy. Podobny do Land Rovera, powiedzmy, jeżeli chodzi o kształt puszki. Natomiast jeszcze ma lepiej rozwiązane niż Land Rover i niż Patrol, że ta tylna oś. Ta tylna oś jest jeszcze dalej, na samym końcu, więc zdolność do przenoszenia ładunku jest jeszcze lepsza niż tu, a tu już nieporównywalnie lepsza niż tutaj, gdzie widzimy, jak wiele część bagażowa znajduje się za tylną osią, co jadąc po tarce, po korugacjach powoduje, że samochód, no te resory, mi pękły te resory, nie wytrzymały kondycyjnie właśnie obciążenia i też samochód zaczyna siadać, że przód jest wyżej, tył jest niżej pod obciążeniem. Także tak sobie tutaj wspominam i dzisiaj lekki dzień, piękne, znowu piękne alpejskie słońce. Tu mamy widok na miasteczko Oberstdorf. Widać, że niska zabudowa, położone na takiej równinie przy górach. I tam, po tamtej stronie widać dwie skocznie, małą i dużą. Podejdziemy sobie tam, zobaczymy to z bliska, jak to wygląda. Oberstdorf. Pomoczymy sobie nogi. Ła, taka rehabilitacja. Po tym wczorajszym przyda im się takie moczenie w żulanej wodzie. Plus 5, plus 10% do rehabilitacji, tak jak w tych grach komputerowych. Taka zdrowa woda na pewno pomaga bardziej niż jej brak. Kontynuuję spacer po Oberstdorfie. Obchodzimy miasteczko dookoła. W ramach spaceru, tak żeby minimum 10-11 km dziennie robić. High Street, skocznie z tyłu i parolotniarze.
piękne dnie, cieplutkie noce. Bajka. That's the way I like it. To lubię w Alpach. Ach, przynajmniej tutaj w niemieckich, bo we francuskich to było zimno. Chociaż bym się spodziewał czegoś odwrotnego. Że północna ściana albo będzie zimna, a południowa, albo zachodnia będzie ciepła. Natomiast Alpy niemieckie, no naprawdę gościnne bardzo. Można nic nie robić, można sobie chodzić, tylko spacerować. Tak jest naprawdę bardzo przyjemnie. Dużo ludzi tu przyjeżdża, rowery, szlaki rowerowe. Jeżdżą, korzystują z urlopu. Co my tu mamy? Jakieś jezioro alpejskie na szlaku. Idziemy zobaczyć. Takie miejsca wypoczynkowe w Alpach wymyślone. Jezioro i od razu ośrodek, gdzie można przyjść się poopalać i popływać. Tu jeszcze mnie zastanawia, co tam jest. Co jest za wieża tam. Taka wysunięta w stronę jeziora. To jest jakaś skocznia? Co to może być? Jestem ciekawy. Krótki postój nad potokiem. Nauczyłem się przez wiele lat chodzenia po górach, że jak się trafi taki strumień, przy którym można usiąść i zanurzyć nogi, zamrozić, warto się zatrzymać, nie wolno tego pomijać. To jest fajne ćwiczenie, fajny moment, żeby sobie odpocząć i przyjąć ten dar tej zimnej wody od strumienia dla swojego ciała. Ski fluksztance. Skocznia narciarska z 1972 roku. Tak wygląda. Postawiona z betonu do nieba. Nie jest oparta o żadną górę. Construction of the Inran Tower. Niesamowicie to wygląda. Tutaj lecą i potem tu mają naprzeciwko siebie górę. No jakaś kolejka górska tu w ogóle idzie na samą górę. Sportowcy nie muszą wchodzić. Ale tutaj no niestety drzew już nie wycięli dla nas. Jak ktoś chce, to można tutaj obserwować.